Cześć ziombaczki kochane, elo elo 3-2-0, akurat 3-2-0 to nie będzie takiego riffu 3-2-0, ale będzie zupełnie co innego. Men at Work Down Under, zarąbisty kawałek, taki właśnie do bujania, bardzo fajniuteńki, no i bardzo fajniuteńki też do grania, kochani, naprawdę świetnie się go gra. Teraz tak, pierwsza rzecz w ogóle, ziomeczki, stroimy gitary, strój standardowy EA. D, G, B, E. No to oczywiście, że to pierwsza rzecz, co to w ogóle robimy, to stroimy gitary, prawda? Teraz tak. Akordy, które tam są, to jest akord Hamol, akord Adur, akord Giedur, akord A-dur i mamy jeszcze akord D-dur. Czyli właściwie akordów mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. To sobie zapamiętajcie, wyuczcie sobie. Teraz tak. Bicie, jakie tam jest. To jest takie dość specyficzne, takie troszeczkę regowate. Bicie byłoby coś takiego, że mamy... Teraz na przykładzie akordu. Generalnie można powiedzieć na i, że mamy raz i, dwa i, trzy i, cztery i, raz i, dwa i, trzy i, cztery i, raz i, dwa i, trzy i, cztery i, raz i, dwa i, cztery i. Można powiedzieć, że to jest takie, że to jest proste, jak już załapiemy ten motyw. Jednak same akordy się zmieniają tutaj dość szybko. Teraz, dobra, bicie mamy, obadajcie sobie bicie i teraz zobaczymy, jakby brzmiała zwroteneczka, zwrotka jakby brzmiała. Zauważcie, jak sobie zmieniam tam akordy. No i to była zwroteczka. Czyli tam widzicie, tam jest taki motyw, że musimy sobie to zmieniać akordy w takim tempie, nie wyłamując się z tego bita. Musimy zagrać te zmiany akordów, nie wyłamując się z tego bitu, prawda? Bo tutaj mamy, zaczynamy od H-moll, czyli tak, H-A-H-G-A, H-A-H-G-A, prawda? Musimy to sobie zapamiętać. To jest dość, no tak, no tutaj akurat to jest fajne ćwiczenie właśnie na zmianę akordów. Także dobra, teraz spróbujmy, ziomeczki kochane, zabrać się za chorus, czyli refren. Pauza. Thank you.
No i widzicie, no taka byłaby zwrotka, przepraszam, taki byłby refren. I właściwie tutaj się on rytmicznie się nie zmienia. Tam tylko na początku dodajemy akord D na początku tego refrenu. Także no myślę, że to byłoby w miarę git. Obadajcie sobie oczywiście oryginał. No i zapraszam do następnych filmów. Papa ziomeczki.